Dzień dobry, cześć, witam Was w nowym filmie, zapraszam Was na Trojan Haul. Tydzień temu, też w środę, pojawił się taki film, gdzie zabrałam Was na zakupy. Chciałam Wam pokazać właśnie, co nowego jest w sklepach. I dzisiaj właśnie będzie między innymi to, co w tym dniu kupiłam, ale też mam oczywiście tutaj inne rzeczy, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zaczniemy może najpierw od dodatków, mam tylko dwie rzeczy i pierwsze z nich to są te kolczyki, które właśnie kupiłam w Tally Whale. One kosztują 20 zł i w ogóle jeżeli lubicie takie taką tańszą biżuterię, to bardzo Wam polecam właśnie teraz Tally Whale, bo mają naprawdę bardzo dużo fajnych modeli i ja właśnie wybrałam coś takiego, bardzo mi się podoba jak one wyglądają, więc jestem zadowolona. A druga rzecz to jest kapelusz czarny, który no kupiłam stricte pod wakacje, ale zdecydowałam się na niego dlatego, że był na wyprzedażach i zamiast 70 zł zapłaciłam 45 i to jest, jak widzę, rozmiar S i chcę Wam pokazać, jak on wygląda u mnie. O, i tak mniej więcej wygląda ten kapelusz. On jest dosyć duży, to znaczy to ma dosyć duże i on jest taki, jak widzicie, lekki i no poddaje się takim ruchom, więc to nie jest jakieś takie mega sztywne, co mi się podoba i właśnie chciałam też czarny kapelusz, więc zdecydowałam się właśnie na coś takiego, zobaczymy co uda mi się z nim zdziałać, bo oczywiście jeszcze go nie miałam poza domem, ale jeżeli szukałyście czegoś takiego, to zobaczcie jeszcze, czy właśnie w H&M nie ma jakiejś promocji. Misiu, ale ja Ciebie nie kupiłam. Ja Cię kupiłam 3 latka temu, wiesz? 3 latka masz w tym miesiącu. Piona, jak się cieszysz? I to jest wszystko z dodatków, teraz przechodzimy do ubrań. Mam tutaj parę fajnych rzeczy, co prawda jeszcze nie jesiennych, dlatego że no tu przede wszystkim są rzeczy takie typowo letnie. Misiu, chodź, nie wciągaj, nie wcieraj mi się w te ciuchy. No co ty? No co ty? Czyli nie mamy tutaj jeszcze żadnych jesiennych rzeczy. Mam nadzieję, że już następny haul będzie pełen jesiennych rzeczy, bo dzisiejsza pogoda już jest całkowicie inna niż przez ostatni czas. Dobra, więc pierwsza rzecz to są shorty, o których mówiłam Wam właśnie w ostatnim filmie, ale mówiłam, że je zamówiłam i jeszcze ich nie mam, więc przyszły i to są właśnie shorty czarne z Stradivariusa, mam je w rozmiarze 36. No i to są właśnie takie czarne shorty z wysokim stanem, one tutaj są podwijane, nie możecie ich bardziej już odwinąć, ale możecie je bardziej zawinąć, jeżeli chcecie troszeczkę krótsze, to da się je zawinąć. No i ja właśnie chciałam takie spodnie, dlatego że mam takie niebieskie z Zary. Chciałam właśnie takie same shorty z Zary, ale one są jakoś inaczej skrojone i nie leżą tak dobrze na mojej sylwetce, dlatego że uda są opięte, a w talii mam dużo luzu, więc postanowiłam spróbować z tymi. One też nie były jakoś mega drogie, wydaje mi się, że kosztują około 70 zł. No i właśnie tutaj w talii jest ok, może one nie przylegają idealnie, ale nie odstają zbyt mocno, plus jednak zawsze, kiedy noszę takie shorty, mam też pasek, więc to wygląda dobrze. Uda też nie są opięte, a same w sobie są wygodne, co prawda nie są jakieś mocno elastyczne, jak widzicie, one za mocno się nie rozciągają, ale są wygodne, więc ja jestem z nich zadowolona i chciałam właśnie takie shorty czarne, które nie będą pokazywały w ogóle pośladków, żeby to były takie, wiecie, typowo miejskie shorty. No i znalazłam te, jestem zadowolona, więc mogę Wam je polecić. Teraz może przejdźmy przez Laurelle, to jest sklep w tym momencie i internetowy, i stacjonarny. I mówiłam Wam już o nim parę razy. W końcu zdecydowałam się zrobić zamówienie, pokazywałam Wam już je na vlogu, więc jeżeli oglądacie moje vlogi, to już wiecie, co to będzie. Ale pierwsza rzecz, na którą się zdecydowałam, to jest taki crop top w rozmiarze one size. I tutaj dla mnie to nie jest rozmiar one size, dlatego że uważam, że osoba większa ode mnie nie będzie mogła nosić tego topu, dlatego że tutaj w rękach on jest dla mnie taki, powiedziałabym, że na styk. Gdybym miała na przykład jeszcze ze 2 cm więcej w tutaj ramieniu, to ten top byłby już dla mnie troszeczkę za mały i po prostu zbyt mocno by uciskał, bo te gumy są naprawdę mocne, więc tutaj no niestety osoby większe, no nie, moim zdaniem nie będzie to dla nich komfortowe. Sam top jest przepiękny, jest cudownie zrobiony, bardzo podoba mi się materiał, bardzo podoba mi się to, że też tutaj ten wzór jest taki z dziurkami, które prześwitują, no i po prostu on wygląda moim zdaniem drogo, no też był drogi, ale nie aż tak,
nie pamiętam teraz ile kosztował, wydaje mi się, że około 70 zł. Oczywiście jak zawsze wszystko będzie w opisie. Kupiłam już to dosyć dawno, bo też dawno nie było takiego filmu, więc nie pamiętam teraz już ile kosztował, ale jestem z niego zadowolona. I jeżeli zależało Wam na tym, a nie byliście pewni co do jakości, to moim zdaniem jakość jest super. I zamówiłam też spódnicę. Gdy tylko ją zobaczyłam, od razu się w niej zakochałam. I to jest właśnie ta spódnica, która niezwiązana wygląda tak, bo to tak naprawdę w tym momencie jest taka szmatka, jak widzicie, i to się po prostu zawiązuje. Więc możecie zobaczyć oczywiście na przebitkach, jak ta spódnica wygląda i ona też jest w rozmiarze one size i tutaj już bardziej rozumiem ten rozmiar one size, dlatego że po prostu zawiązujecie ją tak, jak potrzebujecie. No i ona nie prześwituje, jeżeli macie beżową bieliznę, więc tutaj raczej bym właśnie proponowała beżową bieliznę, bo wtedy nie widać w ogóle jakby skóry pośladków, ale jeżeli ubierzecie czarne majtki, może nawet to widać w tym filmie, bo akurat kiedy mierzyłam, to miałam czarne, to tam coś się oznacza, więc jeżeli macie taką opcję, żeby ubrać beżowe, to raczej polecam beżowe, ale sama spódnica w sobie jest mega wygodna, jeżeli ją zawiążecie, później nie musicie się martwić, że ona coś się rozwiąże czy coś takiego, więc tutaj jest komfortowa, jest z wysokim stanem, więc też to mi się podoba. No i tak naprawdę możecie ją wiązać na kilka różnych sposobów. Ja Wam pokazałam właśnie na ten mój ulubiony, czyli ten, gdzie przód jest troszeczkę wyżej, a nie tak na równi, bo też możecie ją związać tak, żeby była na równi. No ogólnie jestem z niej zadowolona i to jest chyba najczęściej noszona spódnica przeze mnie ostatnio, więc to też o czymś świadczy, chociaż też często noszę tą z AliExpress w panterkę. Jeżeli nie widzieliście mojego haulu z AliExpress ubraniami, to tutaj Was odeślę, bo jest tam parę hitów. Ale z tej spódnicy też jestem bardzo zadowolona, więc Wam ją polecam. Teraz jest w innej wersji kolorystycznej i nie wiem, czy nawet bardziej mi się nie podoba, no ale że mam już tą, no to nie będę kupować tej drugiej. I do tej spódnicy przypadkowo kupiłam bluzkę, którą właśnie widzieliście pewnie w tamtym filmie z tamtego tygodnia. I to jest ta koszulka z myszką Mickey i to połączenie tak bardzo mi się podoba, że aż nie mogę. To jest koszulka właśnie z House'a, też w ogóle nie chodzę do House'a i nie wiem w sumie czemu weszłam, bo na samym wierzchu były rzeczy z serialem Friends, więc chciałam Wam po prostu pokazać, jeżeli ktoś tam byłby zainteresowany. No i już tak weszłam, no i właśnie zobaczyłam tą koszulkę. Mam ją w rozmiarze S, kosztowała 50 zł i to nie jest taka koszulka jak te takie moje klasyczne, duże, luźne, oversize'owe. Ona jest bardziej opięta i to też był jedyny dostępny rozmiar oprócz jeszcze XS-ki, więc już te wszystkie większe były wykupione, ale mierzyłam ją właśnie z tą spódnicą, bo ją miałam wtedy na sobie i bardzo mi się to spodobało, dlatego że ta spódnica, jak widzicie, ona nie jest biała, ona jest taka bardziej kremowa. I tutaj na tej koszulce te napisy też są takie bardziej kremowe, przez to to w ogóle mega fajnie wygląda. Dlatego zdecydowałam się ją kupić, ale też wydaje mi się, że na co dzień to też do jakichś jeansów, na przykład niebieskich, będzie wyglądać super. Więc nie żałuję, bardzo mi się podoba, więc jestem zadowolona. Kupiłam w ogóle jeszcze kolejne dwie bluzki takie graficzne, więc może tą, o którą bardzo często się pytacie. To jest bluzka ze Star Warsami i ją kupiłam w H&M-ie, mam ją w rozmiarze M, żeby właśnie była taka duża, oversize'owa. Zawsze jeżeli kupuję takie bluzki graficzne, to zazwyczaj kupuję albo M-ki, albo S-ki, jeżeli one są takie naprawdę duże. No i słuchajcie, ta bluzka jest genialna, bardzo podoba mi się materiał, bo on jak widzicie też nie jest taki jednolity w pełni. No i sama grafika też bardzo mi się podoba i zwraca uwagę za każdym razem, kiedy mam ją na sobie na Instastory, to dostaję pełno pytań skąd ona jest, więc H&M powinny jeszcze być, jeżeli będzie na stronie, to oczywiście Wam podlinkuję. I druga bluzka, którą byłam zauroczona tydzień temu, to jest właśnie ta bluzka z Bershki i tą akurat mam w rozmiarze XS, dlatego że ona sama z siebie jest bardzo duża i ona kosztowała 60 zł, ta koszulka z H&M-u nie pamiętam ile, 60 albo 70. No i ta bardzo mi się podobała w sklepie. Dzisiaj, kiedy ją mierzyłam na przybitki, tak jakoś nie do końca ją czuję i teraz nie wiem, czy mam ją zostawić, czy nie, więc możecie mi jej doradzić. Bo podoba mi się to, że ona w końcu nie jest czarna, bo wszystkie takie koszulki graficzne mam po prostu czarne. Albo taki ciemny, ciemny grafit, szary, taki bardzo, bardzo ciemny, więc podobało mi się to, że ona jest w innym kolorze, ale znowu wydaje mi się, że trochę wygląda za bardzo jak z lumpeksu, co oczywiście nie jest złe, no ale skoro wygląda jak z lumpa, to dlaczego ja mam za nią płacić 6 dych, a nie po prostu pójść do lumpa i kupić sobie taką koszulkę za pewnie 5 zł.
wiem, że w ogóle chcecie, żebym poszła do Lumpa i żebym zrobiła jakieś zakupy, więc możliwe, że kiedyś tam wyciągnę Alana i coś tam pokombinujemy fajnego. No ale na ten moment nie wiem, co z nią zrobić, bo grafika mi się podoba, tylko po prostu ten krój, to, że ona tutaj jest tak pozawijana bardzo niedbale, za bardzo chyba pokazuje, że jest jednak taką, wiecie, niby vintage, ale no, taka vintage wannabe, ale tak nie do końca. Więc tutaj mam takie problemy, więc liczę na Waszą pomoc, żebyście mi powiedziały, co z nią zrobić. Czy ją zostawić, czy jednak nie. I ostatnie dwie rzeczy, mega fajne. Powiem Wam, że w ogóle uwielbiam ostatnio Zarę za sukienki, bo mają mega fajne. I jak pamiętacie, w ostatnim haulu pokazałam Wam taką czarną sukienkę tutaj z wycięciami, z takim fajnym materiałem półprzezroczystym z kropkami. To jest w tym momencie moja ulubiona sukienka. Ja ją tak uwielbiam, że kiedy zobaczyłam, że jest coś nowego w tym samym właśnie materiale, ale jeszcze w różowym kolorze, to po prostu oszalałam. Myślałam na początku, że to jest sukienka. Ale słuchajcie, to jest nawet lepsze niż sukienka, bo to jest kombinezon, a najlepsze jest to, że to po prostu to nie widać, że to jest kombinezon, bo tutaj z przodu macie jak sukienkę i z tyłu też macie jak sukienkę i to mega mi się podoba, bo ja za bardzo za kombinezonami nie przepadam, a to jest tak lekki materiał, że faktycznie kiedy miałam tą swoją czarną sukienkę, to musiałam momentami uważać, żeby za mocno mi nie podwiewała, a tutaj sprawa załatwiona i ten materiał jest po prostu mega wygodny, jest takim, to jest taka po prostu rzecz, którą ubierzecie i już wyglądacie ładnie. I nawet kiedy, bo ja ją zamówiłam online, bo nie było jej stacjonarnie. Kiedy ją teraz ubrałam, to aż Alan powiedział, że ojejku, jak ładnie wyglądasz. Więc naprawdę Wam ją polecam, ten kombinezon. On kosztuje 140 zł, mam go w rozmiarze XS i jak widzicie jest idealny. Są jeszcze różne inne modele w tym materiale. Jest też sukienka, ale nie podoba mi się to, jak ona wygląda na talii. I są też jeszcze inne dwie sukienki czarne, ale też nie są już tak ładne jak ta moja, więc zostałam tylko przy tym kombinezonie, no ale jestem mega z niego zadowolona. I jak zresztą widzicie, on lekko prześwituje, więc tutaj też beżowa bielizna będzie potrzebna, ale no jestem mega, mega zadowolona, bo to po prostu wygląda tak bardzo dziewczęco. No i ostatnia rzecz, to jest sukienka, którą też Wam pokazywałam w tamtym filmie. I to jest sukienka w rozmiarze znowu XS i też kosztuje 139 zł. I to jest dla mnie taka sukienka, którą w ogóle bardzo sięgniecie, bo ona była w reklamówce przez kilka dni. No i niestety jest mocno pogniecona, więc będę musiała ją wyprasować i powiesić na wieszak. To jest taka sukienka, którą możecie nosić na co dzień, ale też możecie ubrać szpilki, zrobić jakieś ładne włosy, makijaż, biżuterię i można by było też ją ubrać na jakieś większe takie imprezy. Może nie na wesele, bo nie jest czarna, ale jest taka ciemnoszara, ale wydaje mi się, że jednak trochę zbyt smutna jak na wesele, ale na jakieś takie inne imprezy ze szpilkami, jakimiś takimi fajnymi, myślę, że to będzie wyglądało super. Ona sama w sobie jest bardzo wygodna przez to, że macie tylko podkreśloną talię, ale też spokojnie możecie się najeść, nic tutaj nie będzie widać. Ona sama w sobie jest taka niby zakryta, ale jest taka bardzo lekka, przez co fajnie pracuje, kiedy się idzie. No mega mi się podoba, po prostu jestem zakochana w formie tej sukienki, bo to jest całkowicie coś innego, nigdy wcześniej takiego nie miałam, więc no jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, zresztą jak słuchać, mam tylko nadzieję, że nie będzie się tak mocno gnieść w użytku, no bo to, że była wygięta w reklamówce, to okej, rozumiem, ale zobaczymy, jak będzie podczas takiego normalnego życia, więc na pewno też dam Wam znać, ale jestem z niej bardzo zadowolona. No i to jest, słuchajcie, wszystko i nic, ostatnio więcej nie kupiłam, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i czym się zainspirowaliście jak zwykle, dajcie znać, czy tak było, a ja już kończę, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!